Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Domowej Szkoły Animatora. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować Wam formę modlitwy, jaką jest Lectio Divina. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na ten odcinek. Cześć. 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 Dobrze Was widzieć. Hello. Cześć kochani. Cześć. 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 Lectio Divina jest formą modlitwy polegającą na lekturze Pisma Świętego. Dlatego proszę Cię, przygotuj własne Pismo Święte na dzisiejszą lekcję. Lectio Divina była znana już w IV i V wieku. Swój rozwój zawdzięcza średniowieczu, a od wieku XX jest polecana wszystkim wierzącym. Składa się ona z czterech części, które teraz pokrótce omówię. Część pierwsza. Lectio. To nic innego jak przeczytanie fragmentu Pisma Świętego. Na początek polecam Ci, wybieraj fragmenty Ewangelii, które są przeznaczone na dany dzień. Bez problemu znajdziesz je w aplikacji mobilnej czy na stronach internetowych. Jeżeli chcesz spróbować czegoś innego, polecam także próbować przeczytać Ewangelię od deski do deski. To znaczy, każdego dnia czytać jej mały fragment, tak aby w przeciągu 2 tygodni, 3 miesiąca przeczytać ją całą. Ja, dla potrzeby naszej lekcji, wybrałem dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 6 do 14. Przeczytałem ją już wcześniej, dlatego proszę Cię, zapauzuj teraz ten film i przeczytaj także ten fragment. Okej, zapoznaliśmy się z wybranym fragmentem, więc możemy przejść do części drugiej, czyli meditatio. Jest to nic innego jak rozważanie przeczytanego fragmentu. Zastanów się, co ten fragment mówi do Ciebie. Czy jest dla Ciebie zrozumiały? Czy jest może wskazówką do Twojej obecnej sytuacji w życiu? Mnie w wybranym fragmencie poruszyły dwa teksty. Po pierwsze, ten moment, kiedy Pan Jezus mówi, że przez wiarę w Niego mogę dokonywać rzeczy takich sam, jak On sam dokonywał, lub nawet większych, oraz fragment, kiedy zapewnia, że o cokolwiek poproszę Go w Jego imię, On to spełni. Możemy przejść teraz do części trzeciej, oratio, co tłumaczy się jako modlitwa serca. Stań przed Panem Bogiem i pogadaj z Nim. Używaj słów, które płyną z tego fragmentu, który przed chwilą wspólnie rozważyliśmy. Powiedz Panu Bogu, co Cię dotknęło, jakie są Twoje problemy, co zauważyłeś w tym fragmencie. Nie bój się też prosić Ducha Świętego, aby tłumaczył Ci te części, których nie rozumiesz. Ostatnią częścią Lectio Divina jest część czwarta, czyli contemplatio, kontemplacja, wsłuchiwanie się w to, co Pan Bóg chce Ci powiedzieć. Po swojej modlitwie wycisz się. Oddaj swoje serce, rozum, wszystkie swoje myśli Panu Bogu. Oddaj Mu się cały i pozwól Mu działać. Poznałeś cztery części Lectio Divina. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś. A jeśli nie, zapauzuj ten film i cofnij go do momentu, w którym potrzebujesz jeszcze raz z czymś się zapoznać. Przed pożegnaniem chciałbym zwrócić Ci uwagę na trzy sprawy techniczne. Po pierwsze, pamiętaj, aby dobrze zaplanować czas na swoją modlitwę. Modlitwa nie może być wepchnięta między dwie czynności i bardzo szybka i spontaniczna. Dlatego planuj swój czas. Po drugie, pamiętaj o ciszy i odpowiednim miejscu do modlitwy. Nie da się słuchać w części czwartej tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, lub rozważać w spokoju w części drugiej wybranego fragmentu, kiedy wkoło nas jest hałas i szmer. Oraz po trzecie, pamiętaj, aby przed Lectio Divina krótko się pomodlić. Może być to
wezwanie Ducha Świętego albo piosenka, którą bardzo lubisz. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za zobaczenie tego materiału, za uczestnictwo w mojej lekcji. Mam nadzieję, że była dla Ciebie ona bardzo owocna. Zapraszam Cię na kolejne lekcje. Cześć!